Ach, kolejny piękny dzień w tym wspaniałym gównie, jakim jest The Evil Within, pierwsza część. Dobra, chodźmy tam, już nie... Nie, roztrapujmy ran. Czy coś takiego? This way. Myślę, że będziemy szli już ku bossowi jakiemuś końcowemu. Chociaż... Coś tu jest? Nie, to tylko stoły do sekcji zwłok. Tu jest krata, a tu nic nie ma? Nie. Myślałem, że w tym rogu jest flaszka z tym zielonym glutem. To co? Co to jest? Jakaś woda dziwna. Produkcja zielonego gluta. Myślałem, że będę czekał, aż tu coś, winda przyjedzie czy coś. Siema Leslie, zamkniesz mi drzwi przed mordą? Czemu nie mogę biegać? Okej. Biegnij, Castellanos, bo będziemy mokrzy, a nie mamy parasola. Okej, tu coś będzie pewnie. Czy nie? Nie. Chociaż mam tak wyjebane na tą grę, że nawet nie chodzę tutaj jakoś tak, wiecie, klimatycznie. Leslie jest jakiś taki ultra szybki w ogóle. On się tapie. No, całkiem sympatycznie, ale nie do końca. Okej. Okay. O, latarnia. A tu myśmy już nie byli w latarni? Ale myśmy już zaczęli ten poziom wewnętrzny zło. Nie, to nie będzie taki krótki poziom, coś tak obstawiam. Pewnie będziemy musieli przejść całą latarnię, coś pokombinować i na końcu bosik. Tak coś czuję. Ej, Leslie, myślałem, że to zombiak. Jezus. No nas tak tepnęło. Niczym Leziliego. Otwieraj te wrota do piekła. Dobra, czyżby oni mieli wstać? Nie. Chyba nie. Zielony glut. Nic nie ma. Się spalić ich nie da, no to pewnie nic nie ma. Amo, okej. Dobra, jak tam stoimy w ogóle z amunicją? Tu mamy jedną apteczkę. Do tego dwa. Do Magnum w ogóle. Się nie da. No kurde. Nic nie ma. Tu nic nie ma. Dobra, zobaczmy, czy te drzwi się otwierają. Nie, w ogóle nawet się nikt nie da. Nie ma opcji otwierania. Więc musimy iść tu. Kompy jakieś. A, bo to jest budka strażnika. Coś jest?
O, super. Jest winda, tajemna winda, pewnie do tych pomieszczeń z eksperymentami. Tam przejście. Kurwa, zawsze myślę jakoś tak, że to winda, a to się potem okazuje, że przejście. Przynajmniej teraz. Dobra, złaź. Fajnie ten cień wygląda. Ale chyba cień drabiny też powinien być. Gdzie tu jest światło? A to moje światło. Jezus, co tu tak dziwnie? O, ktoś tu jest. Czekaj, masz przestanie gadać? Co, odpalimy tą taśmę? Generalnie jakieś pierdololo. Brzmi trochę jak już to byłaby ta taśma. Już? A, no tak mi się właśnie jakoś kojarzy, że to ta taśma będzie. Myśmy przyszli stąd. Stąd? Stąd. Tu jest przejście. Tu jest glut. Czyli właściwe przejście jest tu. To wygląda jak jakaś... Nie, to lampa jest. Myślałem, że to pułapka jakaś. Hop! Co ja mam tu do tego gluta? Nie, będę musiał wypuścić tu tą wodę pewnie. Ale pierwsze zróbmy kółko, nic tu nie ma. Chodźmy pierw tu. Leslie? Dobra, a może ja się cofnę i zobaczę, bo tam można było zejść. Ale dziwnie, że tu można było zejść. Chyba, że tu jest płytko. A nie, to są śmieci tutaj. O! Patrzcie, ale jaja. Ukryte było. Ja tylko jedno. Ciekawe, że tak ukryli. Fajnie w sensie. Ja myślałem, że tu będziemy spuszczać tą wodę i tam będzie jakieś przejście. Czy coś. Ten deseń. Dobra, chodźmy już w kierunku Leslie'ego. Siema, Leslie. Jezus. Gdzie to nastapnęło? O, coś tu było? Notatka... nowsza notatka z kanału. Wciąż marzysz o ucieczce? Jak tak... jest tak blisko? Czy jest jednak sens marzyć, skoro twoje ciało tu leży nieruchome? Kurwa, ciekawe. Trzeba tu poprzeszukiwać to wszystko. Bo jak potem będzie boss fight czy coś takiego... Ach, bo ja stamtąd przylazłem, dobra. Coś tu jest? Ciekawego? Nie. Przecież można tam iść kanałami, jak się chce. Nie jestem pewien, czy mi się chce. Dobra, przejdźmy. Może coś tam jest. Bo co ta drabina tak z dupy nie powinna być całkiem. Coś cokolwiek powinno być chociaż.
Nawet jeden nabój nie wiem do snajperki. Powiedz, że coś tu jest, a nie idę kurwa i marnuję czas na darmo. Kurwa gówno, no ja pierdolę. Czyli marnujemy czas. Przedłużam grę, bo taka wspaniała jest. I chcę zostać z nią na dłużej. Tak, tak, taka prawda. Wcale nie kłamie. Wcale, wcale. Dobra, idź. Co to nam się... Co? A, ten wiatrak. Mówię, co? Coś tak dziwnie, jakby ktoś łaził. Dobra, myk. Chciałem po prostu pobabrać się w gównie. Bo lubię. Ktoś mi zabroni? To jest zamknięte. Dobra, rozwaliłem. To wygląda, jakby przejście dalej było. To jest po prostu glut. I tyle. Ale co jest tu? Ciekawe. Tu nic. A tu jakieś rzeczy. O, dwa naboje do snajperki. Opłacało się zapierdalać 3 km. Ja mam tu gdzieś snajperkę? Mam. Już nie pamiętam tego swojej konfiguracji, bo ją zmieniam w zależności od tego, czy mam do czegoś naboje, nie? Warto było tu przejść, ale nie jakoś ultra. Dobra, wbijamy tutaj. Zobaczmy, co kryją te pancerne wrota. Dalszą część kanałów, ale już taką bardziej industrializowaną. Tam się zamknęło. Tu nic nie ma. Wygląda trochę jak taka pętla. Ale już nie. Nie wiem, o co tu chodziło. Wbijamy do góry. Fajnie, że nie ma tutaj rozpierdolu. Na razie. Drzwi. Drugie drzwi. Zobaczmy te pierwsze. Jakaś łaźnia. Notatka i amunicja, ale mam full do tego pistoletu. Więc nie weźmiemy sobie. Ta duża apteczka by mi się przydała. No, tu będzie przejście dalej. A, tu jest ten guzik. A, tu nie musiałem nawet naciskać, od razu wie gdzie jechać i czyże jechać. Dobra winda. Sterowana myślami Castellanosa. Dobra, co my tu mamy? Nic. Dziedziniec? Tu co? Wiem, że mi zalezli. Ale tu jest wielki glut. Bardzo fajnie tutaj jest pokrywane są... O, coś tu jeszcze jest. A, fragment mapy. Nie liczyłem tego. Nie wiem, czy my wszystkie zebraliśmy, ale poznając życie pewnie nie. Pewnie biega po tych schodach, jak się biegnie na sprincie. Ale teraz w drugą stronę. Okej. Nie wiem, ile my tam potrzebujemy, chyba 30 tysięcy, nie? O kurwa, tu będzie boss fight?
Leslie. Okej, jednak chyba nie. Ale nie jestem pewien dalej. Zawsze może coś zeskoczyć z góry nagle. Latarnia! Okej. Niepokoją mnie duże przestrzenie, gdzie nie ma niczego. W tego typu grach. Bo to zawsze coś może zwiastować, jakiś rozpierdol. Ale w tym przypadku nie zwiastuje niczego. Można przeskoczyć to? Można. Sympatycznie. Otwieraj te wrota. Zapisik mamy, bardzo dobrze. I tu pewnie jest... Nie, tu się nie da tego otworzyć. Nie, do Tereski by mogli zrobić jakiś powrót, nie? O kurwa! Hej, nie za przyjemnie. Hej! Kurwa! Walnie. O nie! Ja się w tym czasie sobie bluzę ubiorę, bo coś mi piska. Było mi ciepło, a teraz jest... Oko? Żeś patrzeć na nas nie może. Albo latarnia. Co jest? Poor guy. Rest in peace. Ja spalę go na wszelki wypadek. Jakby miał tak wstać nagle, bo pewnie powoli musi się zacząć jakiś rozpierdol, bo inaczej... Będzie dziwnie. O kurwa. Ale nie, to normalni policjanci. Ej, to jest to z tej kamery, co myśmy widzieli na początku gry. Dawaj mu z bełta wybuchowego. O, czy już nie będziemy mieli latarni? Super. Kurwa, będzie goły. Co ty gadasz, że my go to w ten sposób... A! W ten sposób, o kurwa. Unikaj wzroku Rubiko. No to się chyba zaczyna. To nie wiem, o co chodzi. O kurwa, zombiaki. Co ja mam tu uczynić? O kurwa! Też bym odjebał.
Dobra. O kurwa. A, padła, dobra. O kurwa. Ale pytanie, czy ja mogę tu wejść na górę i co mi to da? Że coś tu jest po prostu, czy... Czy ja mam chyba przeżyć albo rozwalać te oczy? Muszę apteczkę wziąć. Dobra. Czy oni tu wejdą, czy nie? Dobra, zrzućmy im tam granata i tyle. Dobra. Dobra, zróbmy sobie... O Jezus. Co jest? O Jezus, to gówno. Fajnie. Biegnij. Nic to nie dało. Super. Ja pierdolę, no kopnę to w dupę. Czekajcie. Dobra, weźmy, nie wiem, to. Dobra, zapis jest, więc chyba... O to chodziło generalnie. Dobra, bo ja muszę porobić trochę amunicji. Nie wiem, jakie są jeszcze za dwa. No zróbmy, kurwa, zawsze coś. Amunicja, o! Czy teraz będą znowu wychodzić te, czy ją... No ja nie wiem, czy ja mam to strzelać w te oczy im, czy nie.
Czy ja mam tak w nieskończoność napierdalać się z nimi? O kurwa. Wiecie co? Tu jest to jest dobre miejsce chyba. Dobra. Dobra, tu. Dobra. Ja pierdolę. Coś tam wybuchło. Dobra. Co ja mam jeszcze za bełty? Czy ja mam coś do tego? Nie. Okej. Co jest kurwa? Koś z tym! Ła! No tak. Ja muszę wziąć tą apteczkę. O kurwa, on ma teraz piłę. Świetnie. Kurwa, ja nie mam z czego walić. Po co mi zapałki? Tu coś widziałem. Nie wiem z czego walić. No właśnie! Ja mam tylko jeszcze granat. Apteczkę mam jeszcze jedną. Nie, nie mam już granatu. Tu nie ma nic, tu nie ma nic, tu nie ma nic. Mogę coś zrobić. To może... Wybuchowy. Wyjebał go? Nie. Fajnie. Tu nic nie ma. No co jest? Przecież ja mu skoczyłem na łeb, no. A z czego ja mam strzelać? Przepraszam bardzo, jeszcze tu nie byłem. Dobra, czekajcie, tu jest jakiś bełt. No właśnie. O, jest jakaś ammo. Jest apteczka. Co to jest? Biegnij! Kurwa, zmarnowałem.
No nie! Żartujesz sobie w tym momencie. Gość mnie zblokował. Ja pierdolę. No to chyba sobie to dokończymy w następnym odcinku. Bo jest już 30 minut. Ja pierdolę, jak ja nienawidzę tej gry. A dobrze nam szło, dobra. Do usłyszenia w następnym i Elo Elements!